Cześć, tu Gurtank i wracamy do Pankillera Necrogenesis. Dziś zmierzymy się z dokami. Niestety, ja na przykład nie przepadam za bardzo za tymi dokami. Zajrzymy się też za sekretami tutaj. Też podejrzewam, że nowych nie ma, ale mogę się mylić. Dobra, to będzie idealny początek. Idealny początek dla tego poziomu, którego nie, tak nie cierpię. Czekajcie, pozmieniamy sobie bronię, bo później nas granie zacięła przy tym. Spróbuję użyć tego pudła po prostu. Skakuj, skakuj. No i czemu postać się odbija w pewnym momencie od tej ścianki? Odpycha się nogami. No. Czy naprawdę nie dało się na tym poziomie tych akurat sekretów niektórych wywalić? Chociaż ten zwykle był łatwy, więc nie wiem czemu się tak spadam ciągle. Nie no, po linach to debilny po... No i czemu się odpycha postać nogami od tego? Dlaczego musiałem akurat sobie powiedzieć, że muszę Necrogenesis sekrety zbierać? Po co? Teraz będę się męczył z tym głupim sekretem nie wiadomo ile. Tylko dlatego, że postać ma jakieś dziwne nogi, które pychają ją przy każdej styczności z powierzchnią płaską. Po prostu wskakuje postać na górę. Wiecie co, spróbujemy może od tej strony. Atakować. No, idź, 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 skacz. No i nie do tyłu, nie do tyłu. O co chodzi? Czemu ta postać do tyłu skacze? Jak już prawie jest na górze, to... To się odpycha od tej góry. Tam ściana jest niewidzialna wstawiona? No cóż, ja się domyślam, jak do tego sekretu można inaczej dojść. Ale to będzie droga przez mękę. Jak zawsze w dokach zresztą. Prawdopodobnie tu jest niewidzialna ściana, bo postać nie wiem czemu się w pewnym momencie dochodzę tutaj i się odpychała do boku. W bok. Dobra. Idziemy dalej, miejmy nadzieję, że tego sekretu na dole nie ma, bo jeżeli jest tutaj pod tym żurawiem ten sekret, o którym myślę, to ja się chyba pochlastam. Jest! Jezusie nazaryjski! A wiecie dlaczego ja taki jestem przejęty, bo Necrogenesis nie mogę zapisać. Więc jeżeli tu spadnę, to będę musiał i tamten sekret zbierać od nowa. Nie no, wiecie co? W tyłku mam ten sekret. Ja nie będę... No za dużo zachodu jest po prostu do skakania do tego miejsca. Bez double jumpa... Musiałbym być chory psychicznie. No ale tam jest sekret, na pewno. Znając złośliwość twórców niektórych modów. Także doki jak zawsze nieprzyjemnie mnie witają. No, nasi snajperzy według mnie walili oczywiście. Ach, ja nienawidzę tych kurde gości. Nigdy nie pudłują, nigdy. Gwoździarka, a kurde strzela jak snajperka. Ja nie mam szans. Takie oni broni upuszczają, to mnie ciekawi. MP18. Tak na razie nie będę z niej korzystał. Bo nią nie można robić
kombosów. Na pewno. Na pewno gwoździarka była celniejsza niż prawdziwa broń. Wybaczcie trochę podejście moje, ale ja tak nie lubię tego poziomu. A wygląda na to, że każdy modder wziął sobie za cel, żeby ten poziom jak najbardziej utrudnić graczowi. Dobra. Sejwniemy sobie i pójdziemy na tą barkę zobaczyć, bo tej barki tu nie było w oryginale. Tak w razie czego, jakby coś tu jednak było ukryte. Jest ukryte, ale to mi się nie przyda do niczego. Bardziej bym amunicję chciał. Ale dobra, a jeszcze za amunicją się trzeba przebiec, zawsze po tym poziomie. Się tylko modlę o to, żeby te sekrety na żurawiach, które tu są, żeby ich nie było. Na Boga, jeżeli ja będę musiał w Necrogenesis tam skakać bez save'ów ręcznych, to będzie się wiązało z wielokrotnym wchodzeniem na te żurawie. No tu mamy konstrukcję dodaną. I drezynka. Na plecach. Dobra. Może mi się wydawać, ale to chyba jakiś nowy ambient. Nie. Tylko mi się wydało. Przejdziemy się jeszcze w jedno miejsce. Oczywiście amunicja zawsze na propsie, tylko trzeba... o nie, bez double jumpa się nie da wejść. Chociaż te skrzynki mi trochę powiadają, że może da się wejść, jakbym się postarał. A czy tam coś jest na górze? Chyba nie ma. Dobra, idziemy dalej. Się zastanawiam, jakie to mogą być sekrety pozostałe. Oj, się znowu ściana gra. Na szczęście te kombosy dość dobrze leczą, więc nie mam się czym przejmować, jeżeli chodzi o hapeki. Co to? A, granatnik. Ammo.
Dobra. Żeby ktoś moda stworzył, w którym nie ma tych doków, to bym nawet nie zapłakał za nimi. Dobra, zdechło. I zaraz się przekonamy, czy czeka mnie skakanie wielokrotne, czy nie. Okej. Żeby nie spaść. Uff, dzięki Bogu. Wygląda na to, że nie ma tam sekretu. Tam też nie ma. Jeszcze jest jedno miejsce. Tam chyba też nie ma. Dzięki Bogu, naprawdę. Tylko, że musimy jakoś doskoczyć tam. No, doskoczyłem. Się najpierw dobrze rozejrzę, bo... Zapewne tam jest sekret. Tak, ten... Jeden... Co to mi... Coś mi... Ściana niewidzialna. Pozostaje poszukać tych wiszących tutaj gdzieś pod nami kontenerów na nie. Dobra. One się teraz zespawnią, ale to sekret jest. O, tu nie sekret. Dobra. Ci goście. Odpalili się. Nie mogę ich zamrozić. Dobra. Dobra, on jest gdzieś pode mną. Gdzieś poza statkiem. Dobra, mamy go z głowy. Już duży plus ma u mnie ten mod, z racji tego, że brak tu jest tych sekretów na żurawiach. Jak sobie pomyślę tylko o tym, że musiałbym wielokrotnie tam... O. Skakać i od nowa włazić na ten żuraw, to jest
Niedobrze mi się robi po prostu. Super. A ten co taki odporny się zrobił? I tutaj troszeczkę po... Przecież cię zamroziłem. Patroluję troszeczkę za sekretami. Bo mi się tak wydaje, że tu powinny być. Dalej mamy troszeczkę za mało miejsca. W jednym modzie był tu sekret, w tych towarowych kontenerach. Ale nie mamy skrzyneczki. Żadnej. Ani jednej w sumie. No cóż, zaryzykuję. Chociaż nie, tutaj w tym modzie chyba można wrócić, to najwyżej się przebiegnę. No już widzę kolejny. Tam jest sekret. Aha, już wiem o co chodzi. Jak do jakiejś broni się kończy amunicja, to my tej broni nie mamy w ekwipunku. Dosłownie. I jest jeszcze jeden sekret, dobra. I w sumie spoko, bo ja już wiem jak się dostać do tych sekretów. Już wielokrotnie te musiałem doki powtarzać, bo najbardziej właśnie mówię, te żurawie. Te przeklęte żurawie, to jest najgorsza rzecz jaką w tej grze mogli wymyślić. Skakanie po nich. No tak, bez double jumpa. Trochę mnie rozpieścił ten fear factor. I dobra, udało się. A no, drugi. Trzeci jest na ciężarówce. No to super, mamy tutaj pudła. Sobie z nich skorzystamy od razu.
To wyczucie z tym sadem. Ajajaj, czemu postać spada jak kamień po prostu? O. Idziemy dalej. No już chyba wiem, gdzie będzie kolejny sekret. Dobra, przypomniałem sobie, że tu jest jeszcze jeden. Nie. Oj, przemiana zmarnowana. No, tego akurat nie chciałem. Przemiana jest bardzo potrzebna na tym poziomie. Piszemy od razu. Zmarnowała się, no cóż. Jest tam ten sekret. No, mamy pana numer 4. Jeżeli się dobrze domyślam, to tutaj tam jest numer 5, a numer 6 będzie w kominie. Bo nie było tutaj relikwii w okienku, tak jak jest to zwykle. Idziemy dalej. A, szybko poszło z Empikiem, to nie ma co. Idziemy na górę. Ach, te przejażdżki windą w dokach. No właśnie, skoro tu się postać odpycha, kurde, grami od tego, to ja muszę iść tu, tak jak tam, się bawić. Właśnie. No nie widać. Bardzo przydatne. Staram się wyczuć, gdzie te kontenery wiszą. Dobra, uznajmy to za sukces. Nie mamy nic.
O, oczywiście, przeklęte combo nam z 70 HP zabrało. Bo ono zawsze zrównuje do poziomu 100. Super. Super bez amunicji. Co, oni na mordę to przyjmują i nie giną? No to by było dopiero zabawne. Poleciał jak Adam Małysz. Dobra, zapiszemy i jeszcze zobaczymy jedno miejsce. Nie ma tam nic, dobra. Tam chyba Fear Factor był sekret. Jeszcze się prze... No właśnie, czy jak zapiszę, to mi się nie zamkną drzwi za plecami. No, wolę nie ryzykować. Kurde, ta postać tak niestabilna na tym jest. O! To się docenia właśnie. Jest. Jest, to był nasz ostatni sekret. Super. Tylko ten pierwszy sekret mi sprawił tyle problemów. Ekspresowa egzekucja. Kurde. Uff. No i żegnamy się z dokami, kończymy. Wszystkie sekrety są. Poziom gniewu 10. No i cóż, to by było na tyle z doku wersji Necrogenesis. Dzięki za obejrzenie do końca, jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia, no i cześć!